Dziękuję serdecznie. Witam Państwa. Nazywam się Dariusz Bogacz, reprezentuję Narodowy Instytut Dziedzictwa. Narodowy Instytut Dziedzictwa ma możliwość po raz pierwszy uczestniczyć w giełdzie, dlatego też postanowiliśmy zaprezentować pokrótce, postaram się mówić zwięźle i tutaj trzymać się tego czasu, postanowiliśmy przedstawić informacje na temat naszej instytucji, na temat ten, czym się zajmujemy i jakie projekty realizujemy. Na wstępie chciałem tak bardzo krótko, ja tego nie będę czytał absolutnie, chciałem nawiązać do Ośrodka Dokumentacji Zabytków, którego Narodowy Instytut Dziedzictwa jest następcą. ODZ, który z pewnością Państwo znacie, powstał w 1962 roku. W ciągu lat następowały różnego typu przekształcenia ośrodka, łączenia go w różne inne ośrodki czy też zarządy. W 2002 roku nastąpiło połączenie Ośrodka Dokumentacji Zabytków i Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu i wówczas powstał Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, który z kolei z końcem roku 2010 zgodnie z zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został przekształcony w Narodowy Instytut Dziedzictwa, czyli możemy powiedzieć, że od ponad roku funkcjonujemy już jako Instytut Dziedzictwa. Czym się zajmujemy? Naszą misją jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa właśnie poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej właśnie w celu zachowania naszego dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. To ostatnie zadanie, no, uważamy, że jest bardzo ważne. No cóż, zgodnie z naszym statutem realizujemy nasze zadania według, można powiedzieć, takich trzech głównych zadań, którymi są gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie. Drugie zadanie główne to jest wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony i konserwacji zabytków. Natomiast trzeci taki panel zadań to jest kształtowanie świadomości społecznej w zakresie właśnie zachowania dziedzictwa kulturowego. Ja pozwolę sobie tutaj wymienić tylko niektóre szczegółowe zadania, które wchodzą tak jakby w skład tych trzech bloków zadań. I tutaj w ramach gromadzenia i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie Narodowy Instytut Dziedzictwa gromadzi dokumentację Krajowej Ewidencji Zabytków, monitoruje stan zachowania i prowadzi ocenę wartości zasobu dziedzictwa, zajmuje się również budową i rozwojem ogólnopolskiej i geoprzestrzennej bazy danych o zabytkach. W ramach drugiego takiego głównego naszego zadania, czyli wyznaczania i upowszechniania standardów ochrony i konserwacji zabytków, zajmujemy się między innymi wyznaczaniem standardów prowadzenia badań archeologicznych, ale również realizujemy część zadań resortu kultury wynikających z przystąpienia Polski do Konwencji Światowego Dziedzictwa UNESCO z 1972 roku. Wydajemy opinie i ekspertyzy dotyczące działań przy zabytkach na rzecz właśnie organów administracji publicznej. Monitorujemy i analizujemy zagrożenia dla dziedzictwa, wypracowujemy metody przeciwdziałania tym zagrożeniom, prowadzimy ewidencję badań archeologicznych prowadzonych na terenie kraju. To są właśnie takie, no, można powiedzieć, te bardziej szczegółowe zadania realizowane w ramach wyznaczania i upowszechniania standardów ochrony i konserwacji zabytków. Trzecim tym takim blokiem zadań jest kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości zachowania dziedzictwa kulturowego. No i tutaj realizujemy szereg szkoleń na rzecz służb konserwatorskich, ale również środowisk związanych z opieką nad zabytkami. Realizujemy różnego typu kampanie społeczne w zakresie edukacji na rzecz dziedzictwa,
Ja tutaj pozwoliłem sobie umieścić na slajdzie plakat Europejskich Dni Dziedzictwa, których koordynatorem jest właśnie Narodowy Instytut Dziedzictwa. To jest plakat z ubiegłorocznej edycji, która odbywała się pod hasłem Kamienie Milowe. Nieprzypadkowo znajduje się również Ostrów Lednicki, na którym w ubiegłym roku odbyła się inauguracja EDD. Umieściłem również logo Discovery. To nie jest absolutnie żadna reklama kanałów Discovery. Najzwyczajniej w świecie mamy tutaj deklarację współpracy podpisaną z kanałami Discovery, co jest bardzo ważne, ponieważ jesteśmy jedyną instytucją, organizacją, która w Polsce współpracuje z Discovery. Także uważam, że to jest ważne posiadanie takiego partnera. Również w ramach tutaj prowadzenia różnego typu programów prowadziliśmy taki program wspólnie z naszymi partnerami z Norwegii, program dotyczący legalnego i nielegalnego obrotu dziełami sztuki. I tam na samym dole znajduje się logotyp tego programu. Ponadto w ramach tego głównego zadania prowadzimy specjalistyczną bibliotekę, ale również podejmujemy współpracę właśnie z właścicielami, zarządcami zabytków na rzecz właściwego zarządzania z zasobem właśnie dziedzictwem kulturowym. Inne zadania, które realizujemy, które są zlecane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to między innymi opracowanie aktualizacji Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami, zarządzanie priorytetem ochrona zabytków archeologicznych, ale również zarządzanie Parkiem Murzakowskim. I tutaj możecie Państwo zobaczyć zdjęcia mostu. W ubiegłym roku, tak jak widzicie Państwo, to są przykłady z ubiegłego roku. W ubiegłym roku prowadziliśmy na terenie Parku Murzakowskiego bieżące prace, remont konserwatorski mostu arkadowego, odbudowa mostu angielskiego na Nysie Łużyckiej. Właściwie teraz tworzymy stronę internetową na temat Parku Murzakowskiego, która można powiedzieć będzie poniekąd zintegrowana, będzie korespondowała ze stroną naszych partnerów niemieckich, tak aby tutaj była pewnego rodzaju spójność, ale oczywiście treści, które będziemy chcieli tam zamieścić, to będą przez nas przygotowywane, są przygotowywane. Ponadto prowadziliśmy zabezpieczenia reliktów i odtworzenia historycznej kompozycji na trasie Domku Angielskiego i jego otoczeniu. Tutaj pozwolę sobie pokrótce przedstawić kilka takich ważnych, dla nas ważnych projektów, które realizowaliśmy w ubiegłym roku, ale też w latach poprzednich. I tutaj takim zadaniem, projektem, który, właściwie zadaniem, który realizujemy, jest weryfikacja zabytków nieruchomych. Celem weryfikacji, jak z pewnością Państwo doskonale wiecie, pozwolę sobie przypomnieć, jest rozpoznanie w oparciu o jednolite właśnie kryteria oceny rzeczywistych wartości chronionych zabytków, określenie faktycznego stanu obiektów oraz uporządkowanie posiadanej dotychczas wiedzy o zabytkach, w tym właśnie dokumentacji rejestru. No tutaj, jeżeli chodzi o weryfikację zabytków nieruchomych, to podczas weryfikacji w terenie prowadzone są, sprawdzane są właściwie wszystkie obiekty wpisane do rejestru zabytków. Natomiast najbardziej skupiamy się tutaj na tych takich szczególnych przypadkach, czyli obiektach, które nie istnieją, bądź zostały przeniesione do skansenów, czy też nie zostały zidentyfikowane lub zostały translokowane do innych miejsc. Również takim ważnym przypadkiem są obiekty, które utraciły wartości zabytkowe, lub te, które posiadają takie wartości i zasługują na wpis właśnie do rejestru. Ale również weryfikujemy zabytki, które są szczególnie zagrożone, ale nie utraciły wartości zabytkowych. Kolejnym takim ważnym projektem, zadaniem, które realizujemy, jest wyznaczanie i upowszechnianie, w ramach właśnie wyznaczania i upowszechniania standardów ochrony konserwacji zabytków. Są zadania właściwie realizowane przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Ja tutaj pozwoliłem sobie przytoczyć kilka informacji z roku 2011, gdzie uczestniczyliśmy nasi pracownicy w 143 terenowych odbiorach prac archeologicznych.
realizowanych właśnie w związku z budową dróg ekspresowych i autostrad. Przygotowaliśmy 231 opinii na rzecz GDDKI i tutaj ponadto chciałbym, można powiedzieć, że się pochwalić, że przygotowaliśmy i już opublikowaliśmy raporty, tak zwane raporty autostradowe. Tam na samym dole po lewej stronie jest zdjęcie okładki raportów, które są dostępne u nas w Instytucie nieodpłatnie. To są raporty za lata 2005-2006. Ponadto, to jest elementem naszych zadań statutowych, też misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa, prowadzimy też tą działalność taką popularyzatorską, związaną właśnie z przekazywaniem ważnych informacji, wiedzy. Zrealizowaliśmy wystawę Archeotypy, wystawę, która pokazuje, obrazuje nasze prace przy właśnie współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, nasze prace właśnie na tych terenach budowy. Tutaj widzicie Państwo dwa zdjęcia z wystawy, która była prezentowana w Warszawie i w Poznaniu. Ponadto też staramy się przekazywać szereg tych informacji również do mediów, właśnie związanych z pracami archeologicznymi prowadzonymi przy budowie dróg krajowych i autostrad. O kolejnym takim, w cudzysłowie oczywiście, ważnym projektem, zadaniem jest koordynowanie realizacji procedury występowania z wnioskiem do ministra o uznanie przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zabytku nieruchomego za pomnik historii. Tutaj też pozwoliłem sobie przytoczyć pewne informacje z ubiegłego roku. Właśnie Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi ilustracje terenowe obiektów potencjalnie kandydujących właśnie do tytułu pomnika historii. Przygotowaliśmy 11 opinii o kandydujących obiektach, 11 opinii w ubiegłym roku, 2011. Przygotowaliśmy 5 projektów rozporządzeń prezydenta o uznanie właśnie nowych pomników historii. Tutaj zaprezentowaliśmy również na tym slajdzie logotyp pomnika historii, który opracował Narodowy Instytut Dziedzictwa. No i na samym dole widzicie Państwo zdjęcia wybranych pomników. Kolejne ważne zadanie, ważny projekt, który Instytut prowadzi, to jest Centrum Kompetencji w ramach programu wieloletniego Kultura Plus. Tutaj zgodnie właśnie z zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut pełni funkcję Centrum Kompetencji właśnie w ramach programu wieloletniego Kultura Plus i w kontekście tego programu prowadzimy, przygotowujemy, opracowujemy dokumentację 3D najważniejszych i najbardziej zagrożonych obiektów w Polsce, obiektów zabytkowych. I dotychczas przygotowaliśmy dokumentację 3D dla takich obiektów jak Kościół Świętej Anny. W ubiegłym roku w grudniu prowadziliśmy skanowanie tego obiektu, ale również Wilanów mur oporowy, czy też wiadukt Stanisława Markiewicza w Warszawie, również pokazywany wcześniej Ostrów Lednicki, Gród Pierwszych Piastów. No, przygotowywaliśmy między innymi dokumentację 3D trójwymiarową tych obiektów. I jeżeli już będzie przerwa taka kawowa, zachęcam Państwa do naszego punktu informacyjnego. Zachęcam do podejścia, ponieważ na tym telebimie, na tym dużym ekranie prezentujemy takie wybrane, przykładowe modele 3D, gdzie możecie Państwo podejść do komputera i sobie poobracać, pooglądać, przeczytać. Oczywiście tak naprawdę to, co tutaj prezentujemy przy naszym punkcie informacyjnym, to jest taka wersja bardziej popularyzatorska, tak? Natomiast tą dokumentację 3D, tą trójwymiarową, którą przygotowywaliśmy chociaż w ubiegłym roku na zlecenie Stołecznego Konserwatora Zabytków. Ona ma różną formę, różną szczegółowość, także, no ale zachęcam, żebyście Państwo obejrzeli tą dokumentację 3D przy naszym punkcie. Również tutaj realizujemy projekt Carrare, niezależnie oczywiście, który ma na celu właśnie opracowanie standardu cyfrowego formatu danych o zabytkach architektury i archeologii w portalu Europeana. I tutaj w ramach tego projektu też przygotowujemy dokumentację 3D, która, tylko wspomnę, została uznana przez naszych partnerów za granicą za taką modelową, wzorcową.
Tutaj pozwoliłem sobie umieścić kilka zdjęć właśnie obiektów, które zeskanowaliśmy. I na koniec, już kończąc, ponieważ tutaj czas nas nagli, chciałem wspomnieć o bardzo ważnym projekcie, który tutaj realizujemy, koordynujemy właściwie. To jest konkurs Zabytek Zadbany, konkurs ogłaszany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Konkurs bardzo ważny, ponieważ konkurs jest skierowany dla właścicieli, posiadaczy, zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków. No i celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, upowszechnianie najlepszych wzorców, standardów, jeżeli chodzi o utrzymanie i zagospodarowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Również na naszym punkcie informacyjnym mamy informacje bardziej szczegółowe na temat tego konkursu, także jeżeli ktoś z Państwa tutaj jest, nie wiem, administratorem jakiegoś obiektu zabytkowego, czy też użytkownikiem, to zachęcamy, jeżeli nie słyszeliście Państwo nigdy o tym konkursie, to zapraszamy do naszego punktu informacyjnego i udzielimy wszystkich informacji. Także ja dziękuję serdecznie i życzę miłych obrad.